Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że rozpoczynamy drugi panel, czy już trzeci panel, Polonofobia, źródła, przykłady i zasięg. Temat tego panelu jest na tyle obszerny, że w zasadzie mógłby wypełnić spokojnie oddzielną konferencję i tak by nie było dość, nigdy dość rozmów na ten temat, ale aby nie przedłużać, zapraszam panelistów, dzisiejszych gości, którymi są pan profesor Andrzej Nowak, historyk Uniwersytet Jagielloński. Pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, współorganizator konferencji. Redaktor Piotr Gursztyn, historyk Telewizja Polska. Do Rzeczy również oczywiście. I pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta niezależny. Moderator ma tylko moderować dyskusję, więc nie będę przedłużał, bo w końcu nie moderator ma mówić, tylko paneliści. Stąd moje pytanie natury ogólnej do panów. Polonofobia, antypolonizm nie jest zjawiskiem nowym. W zasadzie można powiedzieć, że jednym z jego ojców, prekursorów był już chociażby Otto von Bismarck i prowadzona przez niego polityka. I potem w historii wielokrotnie się zderzaliśmy z tym pojęciem, choć jest to pojęcie wciąż dla wielu Polaków tak naprawdę nieznane, co jest pewnym paradoksem. Stąd moje pytanie do panów takiej natury ogólnej. Jak panowie definiują antypolonizm, polonofobię i gdzie panowie przede wszystkim widzicie źródła tego zjawiska? Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie na tak ważną i ciekawie skonstruowaną tematycznie konferencję. Pytanie o źródła polonofobii, może najpierw o definicję zbędę to pytanie, bo bardzo nie lubię definicji, one zazwyczaj niewiele wyjaśniają poza matematyką w naukach społecznych, w historii definicje moim zdaniem nie bardzo się przydają. Są po prostu, jest tyle przejawów zjawiska, które możemy nazwać polonofobią, że próba jego zredukowania do zwięzłej definicji zawsze pozostawi jakąś część tych zjawisk nieuchwyconą i dlatego wolę się uchylić od tej kwestii. Natomiast najprościej ujmując językowo, wrogość do Polski, określony negatywny stosunek do Polski, do Polaków, do polskości, ma naturalnie swoje bardzo głębokie historyczne korzenie i sądzę, że można je spróbować jakby w dwóch kategoriach uporządkować. Jedną z nich tworzy wrogość wynikająca z sąsiedztwa i rywalizacji sąsiedzkiej, zwłaszcza z silniejszymi niż Polska uczestnikami tej gry politycznej, geopolitycznej o znaczenie, o wpływy, nie tylko zresztą polityczne, ale również kulturowe na kontynencie europejskim. A więc przede wszystkim tutaj będzie w grę wchodziło sąsiedztwo niemieckie, dlatego że Niemcy są niewątpliwie starszym sąsiadem od Polski. Wiem, że są zwolennicy teorii lechickiej, którzy wywodzą 35 tysięcy lat przed Chrystusem początki Imperium Polskiego, ale ja się akurat do tej teorii odnoszę krytycznie. A zatem uważam wspólnotę historyczną niemiecką za starszą i silniejszą od polskiej. Najkrócej mówiąc, czy nam się to podoba, czy nie, tak historycznie się to układa. Silniejszą liczebnie, silniejszą przez swoje starszeństwo także kulturowo i oczywiście silniejszą ekonomicznie, militarnie, pomimo swojego rozbicia wielowiekowego. Otóż to sąsiedztwo niemieckie cechuje się w stosunku, ogólnie rzecz biorąc, do Słowian poczuciem wyższości. No, najzwięźlej określił to nie polski, a czeski kronikarz Kosmas w XII wieku, innata germanica superbia, a więc wrodzona niemiecka pycha. Pycha okazywana sąsiadom ze wschodu jako tym gorszym, słabszym, późniejszym, których trzeba cywilizować. Bardzo pięknie, jeśli ktoś chciałby poszukać zwięzłej ilustracji do tej postawy, do tego rodzaju polonofobii od zachodu przez niemieckiego rywala kształtowanej, to odesłałbym do pięknej książki Teodora Parnickiego, Srebrne Orły. To nie jest książka antyniemiecka w najmniejszym stopniu, to jest bardzo mądra, historyczna książka, która pokazuje w kontekście literackim, jak mogło wyglądać to nastawienie elit saskich, frankońskich, ale w szczególności saskich
wieku X, XI w stosunku do wschodnich sąsiadów słowiańskich. No poczucie wyższości, wyższości, która wynika z tego, że my niesiemy, my Niemcy, my Sasi niesiemy im kulturę razem z chrześcijaństwem i napięcie między uniwersalizmem tej misji chrześcijańskiej, a partykularyzmem tych, którzy niosą tę misję jako nauczyciele, czyli Niemców. Oczywiście jest to potem spór o terytoria i tak jak Polacy mają swoje fobie w stosunku do swoich wschodnich sąsiadów, kształtują różnego rodzaju ukrainofobie, rusofobie w takich właśnie relacjach bilateralnych i vice versa oczywiście. Rosjanie tutaj mają olbrzymie pole, powiedziałbym, zasług w cudzysłowie historycznych w kształtowaniu polonofobii. Ale szczególnie ważna wydaje mi się jednak rola Niemiec w kształtowaniu polonofobii, pogardy wobec polskości, poczucia wyższości i misji. Dlaczego? Dlatego, że składa się ona na pewnego rodzaju pomost z drugą kategorią, powiedziałbym, czy z drugim zakresem tego zjawiska polonofobii, które nie wiąże się partykularnie z żadnym państwem, z żadnym narodem, z żadnym sąsiedztwem, ale wiąże się z pewnego rodzaju wizją, która skrystalizuje się w oświeceniu. To jest wizja uniwersalnego porządku, w ramach którego są nauczyciele i uczniowie. Nauczyciele są na Zachodzie i są krnąbrni, niedouczeni, tępi, a czasem posłuszni i wtedy są chwaleni, nie bici rózgą po łapach, uczniowie w Europie Wschodniej. To jest wizja Voltaire'a, wizja, która akurat, no tak się składa, łączyła się doskonale z metodami zwalczania Polski, polskości Polaków, opisywania Polski, polskości Polaków w sposób pogardliwy, na zamówienie sąsiadów Polski, czyli imperatorowej Wszechrosji Katarzyny i króla Prus Fryderyka II. Ale ważniejsza jest, wydaje mi się, ta funkcja uniwersalistyczna modelu Voltaire'a. Nie był tylko i wyłącznie sługą, nie da się go zredukować do roli sługi Katarzyny czy Fryderyka, realizującego pruskie czy rosyjskie interesy w zwalczaniu Polski i polskości, ale kogoś, kto właśnie podziela tę oto wizję, że Europa Wschodnia jest gorsza, a Polska w szczególności gorsza. Dlaczego? Dlatego, że Polska ma tożsamość katolicką. I dla kogoś, kto reprezentuje oświeceniową wizję postępu, zgodnie z którą trzeba wymazać hańbę, écraser l'enfant, to znaczy wymazać Kościół katolicki jako źródło wszelkiego zła w historii Europy, a to jest wizja, która triumfuje w dużej części, nie w całości, ale w dużej części elit oświeceniowych, polskość przez swoje skojarzenie, związanie tradycją i wybór, powiedziałbym, pozostania przy tej tradycji, niepewny, ale jednak dokonany w XVI wieku, bo to było ważne, Polska mogła przejść na stronę protestancką, nie przeszła. Stała się tym bardziej przez to zwalczana w wieku XVII jako ostoja katolicyzmu, a w wieku XVIII właśnie już jako, że tak powiem, ośrodek pogardy filozofów oświecenia. Nie wszystkich, ale tej dominującej linii, której najlepszym rzecznikiem, najbardziej wymownym był Voltaire. I te dwa jakby zjawiska, te dwa porządki nakładają się historycznie po dzień dzisiejszy. A więc pewnego rodzaju interes geopolityczny, sąsiedzki, silniejszych sąsiadów, którzy chcą przedstawić Polskę jako tę, która nie umie się rządzić, która jest anarchiczna, która jest zła, głupia, gorsza i wymaga wobec tego, żeby ktoś inny zajął się tym obszarem, prawda, albo jego całością, albo jego częścią. I ten uniwersalistyczny, rozwijający się od czasów oświecenia model szerzej Europy Wschodniej, a konkretnie Polski, jako niedorozwiniętej cywilizacyjnie, kulturowo, zbyt pogrążonej w tradycji, nie nadążającej za postępem, który zostawia już na marginesie katolicyzm, zostawia na marginesie religię jako przeżytki. Tu jeszcze te przeżytki są do zwalczenia. No i stąd właśnie, powiedziałbym na koniec, jednym zdaniem ujmując jakby te dwa źródła polonofobii, w jednym mamy do czynienia z mechanizmem, który występuje w stosunkach między wszystkimi sąsiadami. Tu polonofobia nie jest niczym nadzwyczajnym. To jest relacja wróg-przyjaciel, opisana przez Karla Schmidta, charakterystyczna dla wszystkich stosunków międzypolitycznych w takiej realistycznej wizji. Ale na to nakłada się właśnie ta druga wizja, którą ja bym streścił inną metaforą. Nie wróg-przyjaciel, tylko nauczyciel-uczeń. Jest na Zachodzie nauczyciel i jest tępy, nienauczony jeszcze uczeń w Polsce,
który powinien no, odrzucić swój prymitywizm i przyjąć nauki nauczyciela z Berlina, Paryża, Brukseli czy skądś jeszcze. W ostatnim czasie zmienia się, mam wrażenie, ta metafora w znacznie bardziej niebezpieczną. To już nie jest metafora nauczyciel-uczeń, tylko to jest metafora terapeuta-pacjent. Mamy być wyleczeni z polskości i to jest, myślę, nowy etap polonofobii. To jest lęk przed chorobą polską. Dziękuję. Lęk przed chorobą polską. Czy pan, panie redaktorze, podobnie postrzega jak profesor Nowak źródła antypolonizmu? No bo z jednej strony oczywiście Polska nie jest tu wyjątkiem. Mamy państwa regionu, a jednak to Polska jest cały czas pod pręgierzem, cały czas jest Polska pod ostrzałem i międzynarodowych elit, i instytucji, zarówno również mediów, a przecież mamy tak wyjątkowy przypadek jeszcze jak Izrael, gdzie chociażby nowelizacja ustawy o IPN-ie ujawniła całe bardzo duże pokłady antypolonizmu. Znaczy ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o analizę źródeł zjawiska, czy jego korzeni, to w zasadzie tutaj nic więcej nie mam do dodania niż to, co przedstawił profesor Nowak. Myślę, że to jest, że bardzo celnym elementem tej analizy jest wskazanie na rolę, jak, na rolę katolicyzmu jako jednego z głównych źródeł niechęci do polskości. Dlaczego? Dlatego, ponieważ akurat się tak też złożyło, że ta potęga na zachód od Polski była jednak zdominowana przez myśl, nazwijmy to, takiego oświeconego protestantyzmu, czyli Prusy. To był ten główny ośrodek, który formował na zachodzie Polski państwo niemieckie i stało się tak praktycznie cały wiek XIX, ze szczególnym uwzględnieniem, prawda, po 1866 roku i po 1870, ta dominacja pruska jest oczywista, jest po prostu, to państwo jest tak zbudowane, że w związku z tym element antykatolicki jest niemal wbudowany w jego oficjalną ideologię, mówię tutaj o Prusach wilhelmiańskich, prawda, bismarkowskich i tak dalej, ale w pewien sposób można by powiedzieć, że ten sam typ niechęci panuje po drugiej stronie, czyli tam, gdzie formowała swoją potęgę Rosja od czasów Katarzyny Wielkiej, tak? Z tymi, rzeczywiście z tym Wolterem, z Diderotem, z całym tym przesłaniem, że Polska staje się obrazem czy symbolem pewnego kraju niesfornego, nieuładzonego, takiego, który się sam nie potrafi rządzić, gdzie ciągle jest chaos i bałagan i nie potrafią sobie stworzyć rządu, który by tym tak naprawdę we właściwy sposób zarządzał. No i jak jest ktoś, kto jest niesforny, jest złym uczniem, no to potrzebni są ludzie, którzy nad tym zapanują, wprowadzą porządek i będą tego porządku pilnowali. W takiej roli trochę próbują występować ci wielcy sąsiedzi mający te imperialne tendencje, jak z jednej strony Prusy, a z drugiej strony Rosja. Ale nie zagłębiając się tylko w debatę taką historyczną dotyczącą XIX wieku czy XX, pan redaktor zapytał o współczesność i trochę to się wiąże z tym przedmiotem tej naszej debaty dotyczącej tego, czy Polacy potrafią opisać swoje doświadczenia w XX wieku, szukając jednego pojęcia, tego pojęcia hekatomba. Ja tylko dwa słowa, to jest trochę taka dygresja. Miałem występować pierwotnie w pierwszej sesji, tam gdzie była mowa głównie o tym pojęciu, ponieważ Rafał Ziemkiewicz musiał wyjechać, więc się żeśmy zamienili rolami. Także pozwolę sobie tylko dwa zdania jeszcze powiedzieć na temat tego samego znaczenia i dlaczego uważam, że to jest istotne. W czasie naszej dyskusji, pewnie państwo też to zauważyli, pojawił się też taki głos, a właściwie po co wprowadzać nowe pojęcie, jeśli moglibyśmy te polskie cierpienia objąć pojęciem na przykład Holokaustu i mówić też, tak jak jest Holokaust dotyczy Żydów, poszerzyć trochę to pojęcie i wprowadzić tam po prostu wszystkie ofiary totalitaryzmu niemieckiego. No moim zdaniem to pojęcie jest, znaczy ten pomysł jest dlatego niedobry, bo po pierwsze jest niewykonalny, znaczy nie po to, że tak powiem, ktoś pracuje nad tak mocnym stworzeniem, zbudowaniem, wykreowaniem pojęcia Holokaust, które ma opisywać zbrodnie na Żydach, żeby się tym potem podzielił z kimś innym. No taka jest brutalna rzeczywistość polityczna. Po drugie, taka chęć, że tak powiem, przypisania sobie czy umieszczenia siebie wśród tych samych, którzy zostali objęci Holokaustem, wydaje mi się, że też jest historycznie wadliwa, bo jednak Polacy byli innym typem ofiar w kategoriach, oczywiście mówię tutaj o polityce okupacyjnej, która była prowadzona, niż Żydzi i bardzo trudno byłoby wykazać, że te polskie ofiary mogą być dokładnie w tej samej kategorii, co kategorie żydowskie. Po trzecie, co wydaje mi się też ważne, dlatego łatwiej jest
jest opowiedzieć polską historię, tę historię, gdzie tak wielkie znaczenie ma obecność dwóch okupantów, gdzie tak wielkie znaczenie ma czas trwania prześladowań i tak wielkie znaczenie ma właśnie polonofobia, czyli niechęć do polskości jako takiej, odwołując się jednak do jakiegoś pojęcia, które by opisywało przede wszystkim polski los. A takim pojęciem, tak żeśmy zaproponowali, mogłoby być właśnie określenie hekatomba. Jak mówię, nie zależy mi na samym określeniu, zresztą to nie jest, nie żywię sobie tutaj żadnych praw autorskich do niego, ani redakcja do rzeczy sobie do takich praw nie żywi, natomiast wydaje mi się, że jeśli nie uda nam się wykreować takiego pojęcia, które mogłoby opisywać ogół polskich cierpień i tego polskiego losu w połowie XX wieku, bardzo trudno będzie nam tę historię opowiedzieć na zewnątrz w taki sposób, żeby ona przyciągała uwagę, bo to jest podstawowy problem, bo ten polski los dzieli się na kilka osobnych historii. Osobną historią jest rozkaz Polski NKWD, osobną historią jest 1939 rok, osobna historia to jest Inteligenzaktion, inną rzeczą jest Powstanie Warszawskie, inną kwestią jest okupacja sowiecka, inną rzeczą jest Wołyń i jeśli by tych historii nie stworzymy dla nich pewnego wspólnego pojęcia, to bardzo trudno nam będzie tę naszą opowieść wyeksportować i przedstawić światu, a robimy to po to, żeby nie dać się zepchnąć, tak jak to się coraz częściej dzieje, z kategorii ofiar do kategorii współsprawców, tylko żeby przypominać o tym, że Polacy przede wszystkim byli w czasie tej wojny ofiarami, a głównym elementem tego, że tymi ofiarami byli, było oczywiście to, o czym teraz tutaj dyskutujemy, czyli też polonofobia. Oczywiście ona miała w różny sposób się przejawiała i w różny sposób się też przejawia obecnie. Pan profesor wspomniał, tak jak powiedziałem, to bardzo, bardzo słuszne zwrócenie uwagi na ten polski katolicyzm i warto dlatego zauważyć, że w wielu pracach współczesnych historyków, które dotyczą II wojny światowej, bardzo często pojawia się właśnie taki zarzut wprost skierowany do polskiego kościoła, który to nie tylko, że Polacy nie zdali egzaminu, bo to się tak bardzo często mówi, że Polacy nie zdali egzaminu w czasie Holokaustu, bo pomagali za mało, w niewystarczającym stopniu, nie tak jak trzeba, nie na taką skalę, ale bardzo często albo coraz częściej ten zarzut jest właśnie zwrócony przeciwko Kościołowi. Doskonałym przykładem jest ostatnia książka, która ukazała się po polsku Timothy Snydera, Czarne ziemie, gdzie on wprost formułuje taką tezę, że gdyby polski kościół katolicki w czasie II wojny światowej stanął na wysokości moralnego zadania, to napisałby list duszpasterski, gdzie potępiłby działania niemieckie. Oczywiście z punktu widzenia, to jest wprost zapisane, zresztą niestety nie tylko Snyder wpada na taki pomysł, że polski kościół katolicki zachował się nie tak jak trzeba, bo nie napisał listu duszpasterskiego potępiającego działania Niemców. Oczywiście każdy, kto ma minimalną wiedzę na temat skali okupacji niemieckiej w Polsce, zdaje sobie sprawę z kompletnego absurdu tego typu pomysłu, prawda, bo mówimy przecież o kościele, o polskich księżach, którzy byli trzebieni, niszczeni, zabijani, jak właściwie żadna inna grupa społeczna, jeśli tak możemy powiedzieć, w Polsce, tak, która była niszczona jak żadna inna grupa kościelna, jeśli użyję takiego określenia, gdziekolwiek indziej w Europie. No ale to, że historyk, który przecież zna polską historię, któremu nie możemy odmówić, że on się kieruje brakiem wiedzy albo ignorancją, nie, ta jego wiedza jest naprawdę bardzo duża, bardzo głęboka, ale nagle pojawia się tego typu oskarżenie, to z czego to może wynikać? No moim zdaniem nie da się tego uzasadnić właśnie brakiem wiedzy, może w związku z tym wchodzić w grę tylko czynnik ideologiczny. Jakaś chęć dostosowania się do tej części debaty o Polsce, która toczy się za granicą i właśnie zwrócenie uwagi na to, co tak drażni i co tak sprawia, że tak wielu gotowych jest tą Polskę potępiać, czyli na przykład polski katolicyzm, który jest tak ważnym elementem polskiej tożsamości. No bo mówiąc o tym, że Kościół nie stanął na wysokości zadania, to uderza się w pewien sposób w coś, co możemy nazwać źródłem polskiego charakteru narodowego. Tam tych twierdzeń u Snydera jest zresztą w tej książce znacznie więcej. Okazuje się, że jedynymi, którzy tak naprawdę Żydom pomagali, zgodnie z jego tezą, to są ludzie, którzy byli w gruncie rzeczy albo pozostawali na uboczu wspólnoty chrześcijańskiej, albo robili to wbrew panującym powszechnie przekonaniom. Dokładnie odwrotnie niż to wynika z badań historycznych, które pokazują skalę zaangażowania polskich wspólnot zakonnych, polskich
wszystkich wspólnot kościelnych, księży, poszczególnych osób związanych właśnie ze względu na swoją wiarę i albo ludzi, którzy uważali, że wiara katolicka nakazuje im miłość bliźniego i gotowi są w imię właśnie poświęcenia i ofiary zaryzykować często własnym życiem albo nawet życiem innych, żeby to zrobić, prawda? I teraz przechodzimy właśnie do tego elementu, jeśli mówimy znowu o źródłach polonofobii, to ten element tej polskiej niesforności, czy tej gotowości niepoddawania się temu porządkowi, wydaje mi się być istotnym elementem sprawiającym tę chęć, że tak powiem, doprowadzenia do porządku, do wygładzenia, do zniszczenia polskości. Jeśli szukamy w związku z tym jakiegoś wspólnego czynnika, który by łączył z jednej strony to, co się działo w Sowietach, z drugiej strony to, co się działo w Niemczech, znaczy mówię o okupacji niemieckiej, to akurat właśnie wydaje mi się, że to jest ta wspólna rzecz, ta niechęć do podporządkowania się tej tyranii porządku, która jest, że tak powiem, narzucana przez tych, którzy już wszystko lepiej wiedzą, wszystko sobie chcą podporządkować i czekają tylko, albo próbują tylko narzucić te swoje totalne rozwiązania innym. Jeszcze jedna uwaga, która sprawia, że to polskie doświadczenie jest rzeczywiście tak inne i tak trudno jest je opowiedzieć na zewnątrz. Mówił o tym trochę Rafał Siemkiewicz, bo rzeczywiście Polska ze swoją historią, z tą historią, która była naznaczona walką albo była naznaczona tym, że staliśmy się ofiarą dwóch konkurencyjnych totalitaryzmów, nie pasuje do współczesnej opowieści, tak? Znaczy nie pasuje, ponieważ nie daje się jej opowiedzieć tak, jak się to teraz opowiada, że siły dobra stały się z siłami zła, bo niestety znacząca część tak zwanych sił dobra była siłami dobra, które niszczyły polskość, prawda? Cała okupacja sowiecka od 1939 roku, a jeszcze wcześniej od akcji od 1937 roku, to była próba wymazania najpierw polskości z tych terenów, które obejmował Związek Sowiecki, a potem z tych terenów, które były okupowane po 17 września 1939 roku. Więc proste pytanie brzmi, no to jak to? To siły dobra niszczyły polskość. Jak my teraz to opowiemy, skoro przecież wiemy, że udało się pokonać tego złego, który był Hitler, tylko dlatego, że dobre siły się razem połączyły. A my nagle twierdzimy z tą naszą historią, no niestety, przeciwko tej historii świadczy kilkaset tysięcy polskich trupów, których nie daje się zaszeregować do tej kategorii. Patrzcie, wszyscy walczyli ze złym Hitlerem, tu, prawda, towarzysz Stalin, tu prezydent Stanów Zjednoczonych, tu Winston Churchill i wszyscy się podali dłonie i tak wyglądała ta historia. No właśnie polskie doświadczenie, jego unikatowość jest taka, że ono się nie mieści, jest niesforne. Polskie doświadczenie z natury rzeczy jest niesforne, nie pasuje, drażni i dlatego jest właśnie często tak odrzucane i tak krytykowane i tak zwalczane. Z tego można wysnuć wniosek, że tak naprawdę Polska jako taki wyrzut sumienia współczesny ma być zagłuszony. Z tego też, co mówił pan redaktor Lisicki, ale również pan profesor, wynika, że katolicyzm, religia jest też takim punktem zapalnym, a może też jest po części tak, że po prostu politycznie trzeba było zrobić kogoś chłopca do bicia, wygodnie byłoby to zrobić z Polski, bo Polski po 45 de facto nie było, nasz głos nie był słyszalny, a ten wyrzut sumienia, o którym mówił teraz redaktor Lisicki, po prostu można było zagłuszyć różnymi metodami, o których już mówiono też we wcześniejszych panelach. Jak pan redaktor Gursztyn na to patrzy? W tym sensie, że jakkolwiek nasze losy, zwłaszcza w XX wieku, były paskudne, to kilka narodów w naszym regionie miało trochę gorsze losy i prawdę powiedziawszy zamieniłyby się z nami. Natomiast ja bym wrócił do pierwszego pana pytania, mianowicie o ten zakres definicyjny. Polonofobia, antypolonizm, czy to jest to samo? Prawie to samo, ale moim zdaniem nie zupełnie. Wspomniany przez pana Bismarck, ja zakładam, że on wcale nie musiał być polonofobem, bo to był racjonalny, dość chłodny polityk, natomiast jego polityka była antypolonizmem. Dla nas skutek ten sam, ale być może są sytuacje, kiedy warto te rzeczy rozróżniać, żeby na przykład zrozumieć przyczyny pewnego działania. I tutaj też bym zaznaczył ważną dla mnie rzecz, bo ja dziękuję w ogóle też tutaj, przepraszam, zapomniałem podziękować za zaproszenie, a jeszcze bardziej dziękuję za to, że organizatorzy zmusili mnie do namysłu nad tym zakresem tych pojęć. I w związku z tym moim namysłem mam taką uwagę, przy której będę się upierał, żeby odróżniać polonofobię z antypolonizmem od zwykłych napięć międzyetnicznych. Bo nasze relacje na przykład niemiecko-polskie, polsko-rosyjskie,
częściowo, ja zaraz to uściślę, polsko-żydowskie, tam występuje polonofobia. W stosunkach ukraińsko-polskich, nawet ukraińsko-polskich, białorusko-polskich to wiadomo, czy litewsko-polskich, wydaje mi się, że to oczywiście będziemy dyskutować, czy szklanka jest pełna, czy pusta do połowy i tak dalej. Mamy tu element pewnego napięcia etnicznego, wrogości etnicznej, ale nie mamy fobii jako pewnego kompleksu, takiego stałego kompleksu myślenia o tym sąsiedzie, przeciwniku czy wrogu, o którym tu zresztą pan profesor Nowak dość dokładnie powiedział. Polonofobia jest systemowym zjawiskiem takim psychospołecznym w kilku miejscach świata, dokładnie według mnie w trzech. Natomiast na przykład w stosunkach polsko-ukraińskich wrogość była sinusoidą. Była, potem nie było. W stosunkach polsko-niemieckich też ktoś powiedzą, były czasy pokoju. Ale nastawienie do Niemców, pewną taką wyższością nacechowaną, pewną pogardą, lekceważeniem, no to jest element stały. Nastawienie Rosjan do Polaków z pewnym takim dystansem, też wrogim, też jest zjawiskiem stałym. Oczywiście były w postaci szlachetne typu Władimir Bukowski, świętej pamięci zmarły chwilę temu, które to przełamywały. W Niemczech też znajdziemy takich ludzi, ale mówimy po prostu o pewnej statystyce, no, o działaniach, postawie większości ludzi, decydentów, polityków i tak dalej. Ja tu, kiedy mówię właśnie o tym, żeby zrozumieć tę różnicę między napięciem etnicznym a systemową pewną wrogością, no to ja się zastanawiałem od dawna, dlaczego Żydzi izraelscy, często wrogo, czy niechętnie nastawieni do Polski, reagujący negatywnie, mają jednak inny stosunek do Polaków niż ma diaspora żydowska w Ameryce, która, że tak powiem, nie chcę powiedzieć w 100%, ale x razy częściej jest wrogo nastawiona. Kiedyś sądziłem, że to wynikało z tego, że po prostu Izraelczycy, jako obywatele państwa, które ma masę spraw do załatwienia, masę spraw kłopotliwych, są bardziej pragmatyczni, w związku z tym nie szukają wrogów, szukają jakieś kontakty, przyjaciół i tak dalej, jak to w polityce międzynarodowej. Na przykład, a Żydzi amerykańscy, jako obywatele supermocarstwa, mogą robić więcej, nie ponoszą odpowiedzialności za to i są tak trochę pasażerami na gapę w tym amerykańskim systemie bezpieczeństwa. Ale później rozmawiałem z jednym historykiem, nie mogę się na niego powołać, bo nie mam upoważnienia, który zwrócił mi uwagę na coś takiego. Gro diaspory amerykańskiej to są Żydzi, którzy wyjechali z ziem Polski przed I wojną światową. Nie chodzili do polskich szkół, nie uczestniczyli w polskiej kulturze. Gro liderów syjonistycznych, którzy tworzyli państwo Izrael, bardzo dużo z nich, może nie gro, ale bardzo dużo z nich i ludzi, nie wiem, z drugiego, trzeciego szeregu, przeszło przez polskie szkoły w okresie międzywojennym. Spotkało się z polską popkulturą w okresie międzywojennym, która też częściowo była przez polskich Żydów tworzona. I tutaj nie ma tego poczucia obcości, może być wrogość, ale nie ma obcości, może być poczucie odrzucenia, ale powtarzam, nie ma też poczucia pychy. Ktoś, kto ma wiele kontaktów z Niemcami, ja miałem w swoim czasie sporo takich kontaktów z Niemcami, spotykałem się ze zjawiskiem, że przyjeżdżali do Polski Niemcy, ludzie dobrze wykształceni, nastawieni życzliwie, ale jednocześnie bardzo protekcjonalnie. To jest ten element polonofobii. Oni mieli naprawdę bardzo humanistyczne podejście, byli katolikami, byli ludźmi wierzącymi, ale oni jednocześnie nie byli tą Polską zainteresowani. To był jakiś mały kraj, oni pouczali, to tutaj co Paweł Lisicki mówił, co pan profesor mówił, oni pouczali, bo oni wiedzieli wszystko więcej, nie chcieli się uczyć. Taki przypadek takiego starszego pana, już nieżyjącego, bardzo dobrze wykształconego, naprawdę pozytywnie nastawionego do Polski, który w starszym wieku zaczął się uczyć szwedzkiego, no bo miał przyjaciół w Szwecji, miał przyjaciół w Polsce, ale polskiego już się nie uczył, bo uznał, że to jest niepotrzebne mu do niczego. To samo wydaje mi się widać w stosunkach polsko-rosyjskich. Rosjanie niewiele wiedzą o Polsce, rosyjskie elity też za bardzo. Mają ten swój świat wyobrażeń tego Judasza słowiańszczyzny, no to wszystko ewoluowało oczywiście wraz z skomplikowaną, ale dobrze znaną historią Rosji. Ale my byliśmy w ten strychulec jakoś tam wpychani. To generalnie tam chęć poznania Polski nie było. I dlatego mówię, że mnie zastanawia, jak na przykład antypolskie działania nacjonalistów ukraińskich wpisać w tę definicję. Szereg tych ludzi miało polskie, znaczy częściowo polskie korzenie. Oni się wychowali w polskiej kulturze. Tam często rodzice byli, jeden z rodziców był Polakiem. Tak, Szczygielski, Burłaka, był jakimś tam podoficerem Wojska Polskiego. Oni przechodzili przez polskie gimnazje, ale powiedzmy to było wrogie, no ale
jeszcze początek XX wieku, których powiedzmy ich rodzice pamiętali w Galicji Wschodniej, te wybory etniczne były takie dość płynne. I potem przeprowadzili akcję ludobójczą. Ci ludzie kilkadziesiąt lat później. Jednocześnie oni w jakimś tam sensie wywodzili się z polskiej kultury. A teraz z kolei mamy taką sytuację, że na Ukrainie, no to sprawa, gdyby nie dotyczyła rzeczy strasznych, to można było powiedzieć, że jest na swój sposób zabawna, ale ona nie jest zabawna, chociaż pewien elementy groteski w tym są, że tamtejsi mieszkańcy, mówimy o mieszkańcach Ukrainy Zachodniej, bo ci powiedzmy wschodniej, to oni tak się mało też Polską interesują. Jesteśmy dość odległym krajem. Teraz oczywiście imigracja to zmieniła, ale wcześniej dla nich centrum pewnym kulturowym i obiektem zainteresowania była bardziej Moskwa niż zachodnia Europa i środkowa Europa tym bardziej. Natomiast ten zachód Ukrainy według wszystkich badań 90% ludzi uważa, że Polska jest krajem przyjaznym dla nich i to jest, Polska jest przyjacielem Ukrainy, oni lubią Polaków. Jednocześnie duża część z tych ludzi wyznaje kult OUN, UPA i Stepana Bandery. Jesteśmy już ludźmi dorosłymi, wszyscy wiemy, że ludzie potrafią sobie doskonale dawać radę z takimi dysonansami i jakoś to godzić, takie sprzeczności w sobie, ale to jest w tym kontekście dyskusji o polonofobii moim zdaniem jakimś kwestią do rozstrzygnięcia właśnie. Jaki jest zakres po pierwsze tej definicji, a po drugie jak traktować, no bo to są dla nas kluczowe stosunki z tymi sąsiadami, bo pewnie przejdziemy do takiego momentu, jak zwalczać polonofobię. Oczywiście nie możemy na nikogo nakrzyczeć, na słabszego to pewnie tak, nie, ale na silniejszego już nie. Focha też w cudzysłowie nie możemy strzelić, ale generalnie polonofobia wiąże się z tym poczuciem wyższości, z tą superbią, o której pan profesor na samym początku mówił, i też z brakiem wiedzy najzwyczajniej w świecie. O tym, jak walczyć z polonofobią za chwilę, ale ja bym chciał redaktora Żebrowskiego zapytać o jeszcze inne zjawisko, którego myślę nie można pominąć. Znaczy, gdzieś w tym wszystkim zapominamy, że są Polacy, którzy jakby kierowali się polonofobią. Są w Polsce środowiska, które jakby, można powiedzieć, wyrzekły się polskości. Są przecież na świecie ludzie, którzy piszą wręcz antypolskie teksty. Jak pan redaktor ocenia takie zachowanie w tym kontekście? Przecież mamy doskonale znaną Gazetę Wyborczą, mamy środowisko telewizji komercyjnej, które przecież wielokrotnie te artykuły, opinie, komentarze, to takie wołanie na pomoc Zachodu, no ma takie cechy wręcz polonofobii. Tak ma i zamierzałem o tym mówić, dlatego jeszcze przedtem zrobię wstęp, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, bo celem takiego spotkania jak dzisiaj i z tego, co słyszeliśmy w wielu wypowiedziach, jest między innymi jakieś uporządkowanie pojęć czy znalezienie nowej kategorii, którą moglibyśmy określać to zjawisko. I padło to słowo hekatomba. Jest to coś rozumianego na tej sali z pewnością. Natomiast gdybyśmy poszli z tym pojęciem na Uniwersytet Warszawski, na dziedziniec, zrobili ankietę, pierwsze 100 osób, które by przechodziły z mikrofonem, podstawić im pod usta i zapytalibyśmy, czy to rozumieją, czy wiedzą, co to znaczy, to przypuszczam, że 80% z nich nie miałoby pojęcia. I jestem tu optymistą, bo tak naprawdę byłoby to ponad 90%. Nie wiedzieliby, co takie słowo znaczy. Więc wprowadzenie do obiegu nowego pojęcia, nowego określenia wymagałoby lat, może kilkunastu, może więcej, ale systematycznego uczenia od szkoły podstawowej przez wszystkie zakresy nauczania i także przez popularne media i kulturę masową. Tego oczywiście nie będzie, bo nie mamy takiego czasu. Ale także słowo polonofobia. Gdybyśmy poszli z takim słowem pytać, to oczywiście zakres rozumienia byłby większy, ale to nie byłaby połowa, z pewnością większość też by nie bardzo potrafiła sobie z tym poradzić, chociaż uczuciowo by może rozumieli. Mówiliby coś, co by nam przybliżało, że rozumieją, ale wiedzy jako takiej by nie było. I teraz mówiąc o takim pojęciu jak polonofobia, musimy wprowadzić jakąś systematyzację, żeby wiedzieć, o czym mówimy, gdzie ona jest, jakie ma przyczyny, bo to nie jest zjawisko, które się dzieje samo z siebie, bez przyczyny, że się gdzieś tam pojawiło, jest i nic z tego nie wynika. Gdzieś to się zaczyna, jest to gdzieś czymś żywione, jest to nagłaśniane. Dlaczego? Dlatego, że jest określony cel. Środowiska, które propagują polonofobię, są tym zainteresowane, żeby obraz Polski, obraz Polaka był jak najgorszy. To jest przygotowanie do jakichś rzeczy, które są przed nami. Jedni mówią, że to jest ustawa czy dążenia do przejęcia mienia bezspadkowego. Są jeszcze inne rzeczy, ale z pewnością coś takiego ma miejsce, więc to nie jest samoistne.
I jeśli dzielimy polonofobię, to musimy pamiętać o tej zewnętrznej, która jest poza nami i ponad nami, i znaleźć także i nazwać tą, która jest pośród nas, która, o którą Pan właśnie wspomniał. To są określone media, Gazeta Wyborcza, to są instytucje państwa polskiego, bo państwo polskie je powołało i państwo polskie je finansuje, ale nie ma żadnego wpływu na to, co te instytucje robią i jaki tworzą przekaz. To jest Muzeum Auschwitz, to jest Muzeum POLIN, gdzie niby jest to nasze, w tym rozumieniu szerokim, państwowe, ale jaki my mamy na to wpływ? Tak naprawdę żadnego. Formy polonofobii, one są przeróżne. W dzisiejszej dobie elektroniki rozrosły się i są w stanie rozprzestrzenić się natychmiast. Kiedyś upowszechnianie pewnego rodzaju wiedzy czy antywiedzy musiało trwać lata. Dzisiaj to jest kilka ruchów klawiszem, obsłużenie środowisk zaprzyjaźnionych, środowisk, na które można liczyć, i to nagle stanie się wiedza ogólnoświatowa. Tak się rzeczywiście dzieje. To jest nauka z wielkim cudzysłowem, czyli pseudonauka. Tworzenie publikacji, które mają takie znamiona. Ludzie z tytułami naukowymi, ze stopniami naukowymi, uczone mądre tytuły. Jest aparat pojęciowy, są przypisy. Natomiast kto z czytelników jest w stanie się zagłębić i na przykład sprawdzać te przypisy, sprawdzać tę wiedzę, która tam jest podana, na ile jest prawdziwa, na ile ma pokrycie w rzeczywistości, a na ile to są zwykłe wymysły. I to nie jest rzecz nowa, od bardzo dawna. Przy badaniu sprawy Jedwabnego, przecież to jest koniec lat 40. już w Polsce Ludowej, mamy tego typu sytuacje, że do sądu trafiały z instytucji, oficjalnych instytucji, dokumenty poświadczone za zgodność, że są prawdziwe, że są zgodne z oryginałem, które prawdziwe nie były. Robił to Żydowski Instytut Historyczny. I to nie były jakieś pojedyncze incydenty, tylko na dużą skalę. Mamy przykłady różnego rodzaju relacji, wspomnień, opowieści żydowskich dotyczących nie tylko Holokaustu, ale w ogóle stosunków polsko-żydowskich. I się okazuje, że jak człowiek zaczyna się w to głębiać, zaczyna szukać, to się okazuje, że jest nie jedna wersja, nie dwie wersje, ale po kilka wersji tego samego. Ten sam autor lub ci, którzy później to przepisują i wrzucają do obiegu publicznego, tworzą nowe jakości, czyli rzeczy, których w ogóle nie było, które nie miały miejsca i one egzystują. Teraz na co ja się powołuję? Na którą wersję? I ktoś, kto w tym siedzi głęboko, kto to zna, będzie takie rozróżnienie miał. Ale olbrzymia większość mówi każdemu, kto zacznie to propagować, że to jest nieprawda, że to jest nienawiść, a nawet prosty antysemityzm, bo jak można kwestionować relację osoby ocalonej z Holokaustu? Mimo że może być tak jak Adam Michnik, dzieckiem rodziców, którzy zginęli w Holokauście, a urodził się w 1946 roku. To są te problemy, z którymi się stykamy, będziemy się stykać i tak naprawdę my nie mamy za dużo czasu. To jest sfera kultury. Państwo, jeśli chodzicie do teatru, jeśli pod tym kątem zaczniecie oceniać, jakie sztuki, czy znowu sztuki w cudzysłowie, są pokazywane, gdzie jest pędzona polska młodzież, gdzie są opowieści o mordowaniu, ale to mordowanie to jest słowo powszechne. Pierwszy lepszy kryminał oglądamy w telewizji i tam są mordy. Ale opowieści, jak to robili Polacy, jak się potrafili znęcać, jak potrafili drewnianą piłą obcinać dziewczynce głowę przez pół godziny, a następnie tą głową jako piłką grali, to robi wrażenie. I to nie jest gdzieś daleko w Paragwaju, to nie jest w Australii, to jest tu i teraz w Polsce, która od 30 lat jest państwem wolnym, pozbawionym cenzury, gdzie jest swoboda wypowiedzi, ale ta wypowiedź jest tylko w jedną stronę. Nie ma odpowiednich sztuk, które by pokazywały to w sposób prawdziwy i całkowicie by taki przekaz negowały. Z tym nie mamy do czynienia. To jest masowa publicystyka. To jest ten przykład, który zrobiła znowu wspomniana Gazeta Wyborcza na temat powstania warszawskiego w 1994 roku, że ono tak naprawdę wybuchło tylko po to, żeby Polacy mogli sobie mordować Żydów. A później w ślad za tym opowieści, relacje, wspomnienia, listy i tak dalej, które tę opowieść potęgują. Ojciec Jana Grabowskiego, Abrahamera, Zbigniew Abrahamer, który podawał się, że był uczestnikiem powstania warszawskiego, on był w drużynach technicznych jako młody chłopak, nosił jakieś płyty chodnikowe na barykady. Rzeczywiście w tym sensie udział w powstaniu brał. Ale jak przeczytacie Państwo jego opowieści, jego relacje o powstaniu, sam początek powstania,
dzisiejsze rondo Dmowskiego, czyli skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Teren odkryty, teren całkowicie pod ostrzałem, gdzie biegają polscy oficerowie i polscy podoficerowie, głównie sierżanci, nie wiem dlaczego ten stopień jest przez nich ulubiony, i w tej narracji Zbigniewa Abrahamera Grabowskiego oni mają opaski AK i wyszukują Żydów. Są oczywiście pijani, no bo jakże akowiec niepijany, jakby tak na trzeźwo szukał. I w związku z tym nie ma tego powstania tak naprawdę, jest tylko i wyłącznie jakiś zoologiczny, straszliwy polski antysemityzm. I to idzie w publikacjach naukowych. To jest przywoływane jako źródło wiedzy, gdzie bardzo łatwo wykazać. Nie było takich opasek w ogóle. Na tym terenie nie było możliwości, żeby ktoś kogoś gonił po terenie odkrytym, bo przecież naokoło byli Niemcy. Ale taka opowieść jest. Ta szeroko pojęta sfera kultury, czyli teatr, ale nie tylko teatr. Ostatni Nobel dotyczący Olgi Tokarczuk przecież to jest osoba, która jawnie kłamie. Ona się przyznała do tego, że to jest nieprawda i to nie ma znaczenia, że to jest nieprawda. Ale to tak ładnie w opowieści brzmi. Polacy jako naród kolonizatorów, jako naród, który mordował Żydów i handlował niewolnikami. Żadna z tych opowieści nie jest prawdziwa. I ona się przyznała w jednym z nagrań. Tak, to jest nieprawda. Ale co z tego, jak to bardzo ładnie brzmi i można to rzeczywiście sprzedać. To teraz idzie w świat. Ale gdyby to ona robiła na własną rękę, gdyby to robiły środowiska, które ją popierają, na własną rękę, to moglibyśmy zrozumieć. Jest wolność, możemy sobie też pisać, możemy też próbować dostać Nobla. No, powodzenia. Natomiast na tłumaczenia jej tych powieści, gdzie cały czas jest wątek historyczny i wątek antypolonistyczny, bo to jest przekaz antypolonizmu i polonofobii. Na te tłumaczenia jej książek, które poszły w świat przed Nagrodą Nobla, poszły setki tysięcy złotych. Który z autorów w Polsce jest obdarzony taką opieką i takimi możliwościami? Czegoś takiego nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Mówiąc o polonofobii, cały czas skupiamy się, bo to jest najbardziej nośne w tej chwili i najbardziej bolesne, na sprawach polsko-żydowskich. O nich wiemy, albo możemy wiedzieć, jeśli chcemy, wiele, natomiast są jeszcze inne formy, o których całkowicie zapomnieliśmy. Mamy już od pewnego czasu sprawy polsko-ukraińskie. Mamy to, co robiła ukraińska powstańcza armia na tej części południowo-wschodniej Polski. To nie były Kresy. Kresy to były te ziemie zabrane, to były ziemie I Rzeczpospolitej. Tam był Holokaust Polaków już od rewolucji październikowej. Pierwsze lata rewolucji, później wojny domowej, to jest depolonizacja tamtych ziem. Później jest operacja polska NKWD od 1937 roku. Operacji narodowościowych sowieckich NKWD było kilkadziesiąt, bo praktycznie prawie wszystkie narodowości mieszkające na terenie Związku Sowieckiego były takimi operacjami objęte, poza Żydami. Ich to nie dotknęło jako społeczności całej. Indywidualnie tak, ofiary padały. Natomiast w stosunku do Polaków ta operacja i inne formy niszczenia polskości były takie, że to było ponad 30 razy proporcjonalnie częściej wymierzone w Polaków niż we wszystkie inne narodowości. To dopiero daje pojęcie i skalę tej polonofobii. Tam się oczywiście nakładały jeszcze inne czynniki. Czynnik własności, czynnik społeczny to byli chłopi, którzy opierali się kolektywizacji. To jest sprawa także Wielkiego Głodu, który jest utożsamiany z ofiarami ukraińskimi. To są ofiary tak, na Ukrainie, ale także część ofiar Wielkiego Głodu to są przecież polskie lokalne społeczności mieszkające tam od 200, 300 czy nawet 400 lat. One padły ofiarą Wielkiego Głodu. Natomiast jeszcze, wiem, że już jest coraz mniej czasu, jest jeszcze jedna rzecz, która musi być przypominana i musimy o tym mówić, chociaż nominalnie skala jest znacznie mniejsza. To jest antypolonizm litewski. Litwa była jednym z uczestników rozbioru Polski w 1939 roku. Dostała od Stalina Wileńszczyznę, chociaż bezpośrednich działań zbrojnych przeciwko Polsce nie podjęła. Była formalnie niepodległa. Społeczność polska na Litwie Kowieńskiej to jest tak naprawdę około 160 tysięcy ludzi. Chociaż Litwini podawali połowę mniej, ale z głosowań, z liczby dzieci objętych nauczaniem, z innych form zrzeszania się Polaków tam mieszkających, wiemy, że to jest około 150-160 tysięcy. Później została przyjęta Wileńszczyzna w skład państwa litewskiego.
Samo Wilno to jest około 1% mieszkańców Litwinów. Cała reszta to są Polacy, to są Żydzi, to są inne mniejszości narodowe, ale Litwini są na samym końcu. Jak wygląda polonofobia po stronie litewskiej? Cały okres międzywojenny to jest jedna wielka, straszna opowieść, że wszystko, co się na Litwie dzieje źle, to jest wina Polaków. I to dało ten podkład później pod to, co Litwini zrobili z Polakami, z polskością, na terenach przez siebie opanowanych. Mieli bardzo dużą swobodę ze strony niemieckiej. To okupacja w Polsce, okupacja na Litwie, to nie jest to samo. Istniało gestapo żydowskie, gestapo litewskie, istniała policja litewska, administracja litewska, sądownictwo, wojsko litewskie, różnego rodzaju formacje pacyfikacyjne i one przecież nie kilka lat nie próżnowały. One coś robiły. Symbolem tych wydarzeń są ponary. A to nie jest jedyne miejsce, to jest to największe, najbardziej straszne, najbardziej już nagłośnione. To jest to być może nawet 100 tysięcy ofiar, z tego 30, może 40 tysięcy to są Polacy, reszta to są Żydzi. Ale przecież Polacy giną od samego początku i na całym terytorium opanowanym przez administrację litewską. Na temat ponar wypowiedział się także tu redaktor Piotr Zychowicz w pierwszej sesji. Użył takiego znamiennego określenia epizod ponarski, czyli śmierć 100 tysięcy ludzi, niewątpliwie ludobójstwo, zostało określone jako epizod w imię, nie wiem, przyjaźni polsko-litewskiej czy nie nazywania rzeczy po imieniu. Epizod mamy wtedy, jeśli na placu teatralnym ktoś, jakiś bandyta, napadnie staruszkę, wyrwie jej torebkę, wyłamie jej rękę z barku, czy przewróci ją, ona złamie biodro. To będzie epizod kryminalny, jak ich wiele. Natomiast nie można takich określeń używać w stosunku do masowego, zbiorowego ludobójstwa wynikającego z nienawiści, wynikającego z polonofobii. Bo ci Polacy, którzy tam padli ofiarą, tak samo jak Żydzi, którzy padli ofiarą, padli dlatego, że jedni byli Polakami, a drudzy byli Żydami. O tym wszystkim musimy pamiętać i musimy mówić, żeby nie przekierować całej tej narracji o antypolonizmie czy polonofobii, tylko na stosunki polsko-żydowskie. O nich się, tak jak mówiłem, mówi dużo, coraz więcej i będzie się mówiło. O całej reszcie też powinniśmy mówić. Przywołany to był przykład pana profesora Normana Davisa, który wspomniał taki incydent w ambasadzie w Londynie w 1974 roku, gdzie zetknął się z autentyczną formą antypolonizmu, z określaniem narracji wobec wydarzeń II wojny światowej, wobec Holokaustu. Ale nikt nie zwrócił uwagi na to, co jego tam spotkało. On został tam nazwany polonofilem, czyli to się stała inwektywa. Człowiek, który jest przyjaźnie nastawiony do Polski, przecież to nie jest Polak, ale jest w miarę przyjaźnie nastawiony, nie chce uczestniczyć w szkalowaniu, jesteś polonofilem. To jest obelga w tej chwili, w dzisiejszym świecie. Czyli jak żyć, można się zapytać. Co my tak naprawdę z tym wszystkim robimy? I czy jesteśmy wydolni? Czy polskie państwo robi to, co powinno? Mamy... Muszę prosić o konkluzję, przynajmniej w tej części. Dobrze. Mamy tysiące relacji żydowskich zgromadzonych w polskich archiwach, głównie w Żydowskim Instytucie Historycznym, które powinny być przetłumaczone jak najszybciej z aparatem pojęciowym, z przypisami, z wyjaśnieniem, bo jednak kilkadziesiąt lat minęło od tamtych czasów, co się na ziemiach polskich działo. Narracja czysto żydowska. Nie Polacy o stosunkach polsko-żydowskich, tylko jak Żydzi widzieli Holokaust, jak widzieli rolę Polaków. I to wszystko trzeba jak najszybciej przetłumaczyć i wrzucić do biegu światowego. Pokazywać to, jak było naprawdę, oczami tych, którzy to przeżyli bezpośrednio. I oni mówią za tych, którzy nie przeżyli. Tego nie ma. Nikt tego nie zrobił. Bardzo wiele dokumentów, różnego rodzaju kronik, różnego rodzaju wspomnień, pamiętników. Teraz jakieś fragmenty są wydawane, ale to są olbrzymie zasoby, z których my nie korzystamy. To w jakim świetle my później wyglądamy? Kim my tak naprawdę nie jesteśmy? Już zamykając tą powieść, chciałbym przytoczyć relację osobie nieżyjącej. Człowiek, który w 1940 roku został zesłany do Auschwitz, przeżył cały okres istnienia obozu, miał wytatuowany numer, po wojnie osiadł w Kalifornii. Opowiadał mi taki incydent, jak na jakimś przyjęciu w szerszym gronie. Oczywiście Kalifornia gorąca, miał koszulkę z krótkim rękawem
i ten numer był, no, może nie eksponowany, ale doskonale widoczny. Podszedł do niego osobnik mniej więcej w jego wieku, popatrzył na ten numer A i numer mówi, o, to ty jesteś Żyd, to ty jesteś nasz. On mówi, nie, ja jestem Polakiem, a dlaczego? No bo masz numer z Auschwitz. No tak, ale ja jestem Polakiem, ja Auschwitz przeżyłem. To ty masz fałszywy numer, to jest niemożliwe, bo Polacy tam nie siedzieli. Ten człowiek mówił to w dobrej wierze. Jemu z góry nie można przypisać złych intencji. Tak wygląda ta opowieść na świecie. Ta forma antypolonizmu ma wielorakie oblicza. Co my z tym robimy i co my z tym zrobimy? I myślę, że tymi pytaniami redaktora Żebrowskiego można rozpocząć krótką dyskusję. Jak walczyć z tym wszystkim, jak walczyć z polonofobią, z antypolonizmem. Redaktor Żebrowski naświetlił nieco tło, stąd teraz proszę o krótkie odpowiedzi, jak możemy z tym walczyć, co możemy zrobić. Jeżeli oczywiście któryś z panów prelegentów ma chęć, to zapraszam oczywiście do polemiki. Dziękuję bardzo. No myślę, że rzeczywiście wobec skali zjawiska trzeba, tak jak chyba redaktor Gursztyn do tego namawiał, no spróbować jakby precyzyjnie określić strategię zachowania. I dlatego ośmielę się lekko polemicznie tylko nawiązać do głosu pana doktora Żebrowskiego, że choć oczywiście uznaję bardzo różne formy polonofobii, w tym na przykład litewską, ukraińską, i nie ma sposobu rozgrzeszenia tego zjawiska na poziomie jednostkowym, ktoś dotknięty, czy nawet nie jednostkowym, ale masowym, polonofobią litewską czy ukraińską, będzie czuł się zawsze pokrzywdzony i zawsze będzie obowiązek prostowania kłamstw wynikających z tej polonofobii. Ale Litwini, czy nawet Ukraińcy, liczniejsi, bardziej wpływowi, nie tworzą tego obrazu, o którym pan redaktor Żebrowski mówił na końcu. Obrazu globalnego Polski, obrazu, który jest bardzo zły. I dlatego zostawiłbym chwilowo dla potrzeb właśnie takich strategicznych czy taktycznych, może albo użyjmy pośredniego wariantu, operacyjnych. Zostawiłbym kwestię litewską, ukraińską na marginesie, powtarzam, nie lekceważąc ich, ale głównymi graczami na dzisiejszej globalnej scenie tworzenia wizerunku Polski, złego wizerunku Polski, bardzo złego wizerunku Polski, są Amerykanie, w tym lobby żydowskie w Ameryce, bardzo ważne. Są także niektóre kraje europejskie z Niemcami i Francją, gdzie znów lobby żydowskie. I powiedzmy wprost, tradycja Voltaire'a zajmuje bardzo ważne miejsce, a dla Europy Francja i Niemcy to są bardzo ważne kraje oczywiście. No i myślę, że oczywiście jest to także Rosja, która też ma narzędzia globalnego oddziaływania, choćby w postaci swojej niezwykle popularnej, bardzo dobrze redagowanej i niezwykle kłamliwej telewizji Russia Today, prawda, która jest oglądana na całym świecie, ma chyba 15 milionów stałych widzów w Stanach Zjednoczonych. Stałych widzów, którzy nie są Rosjanami oczywiście. A więc tu zmierzmy się z tymi wyzwaniami, sprecyzujmy, wobec jakiego zjawiska chcemy się określić i zmienić, wpłynąć na nie. Bardzo słusznie pan redaktor, przepraszam, pan doktor Żebrowski wspomniał o problemie współczesnych mediów społecznościowych, które zmieniają jakby możliwość wpływania na ten imaż. Ale kto dysponuje narzędziami tych mediów społecznościowych? Przecież rząd polski choćby zjadł 1000 kotletów i wynajął 1000 atletów, nie wpłynie na Facebook, nie wpłynie na wujka Google'a. Po prostu te rzeczy są nie do ruszenia, prawda? Jest dużo trudniej przez to, nie łatwiej, tylko dużo trudniej zmienić ten imaż Polski, niż było 100 lat temu, kiedy można było napisać 5 książek i wpłynąć jakoś na ten imaż. Teraz 5 książek może napisać nawet bardzo wybitny autor, ale jeśli zamilczy, to sfera mediów społecznościowych dostanie, przepraszam za kolokwializm, bana właśnie na Facebooku, no to niestety nic to nie da. To jakby wszystko, żeby uzmysłowić sobie pewną trudność, którą musimy wziąć jako daną rzeczywistość, jeśli chcemy walczyć ze zjawiskiem polonofobii. I dlatego, przepraszam, może nie elegancko kij w szprychy włożę organizatorom spotkania, ale myślę, że pomysł z hekatombą nie wypali. Nie tylko dlatego, że znów zgodzę się z doktorem Żebrowskim, że no, poziom, powiedziałbym, ogólnej edukacji współczesnej jest tak niski, że to pojęcie jest kompletnie nieczytelne dla dzisiejszego odbiorcy, młodego czy w średnim wieku, nieważne, ale że państwo polskie nie ma sposobu, żeby świat nauczyć pojęcia hekatomby. Nie ma sposobu.
I tu obawiam się. I tu pojawia się problem natury zasadniczej. Czy możemy w tym języku, który jest narzucony dyskursowi globalnemu, wykonać coś w rodzaju dywersji? Bo czy my możemy narzucić swój język, kontrjęzyk, powiedziałbym, tej globalnej opowieści o historii? Czy też będziemy próbowali wykonać w ramach tego istniejącego globalnego języka, dozwolonego, dopuszczonego, swoistą dywersję? To jest wybór najważniejszy, strategiczny, którego trzeba dokonać. Myślę, że pierwszy wariant, jeśli przyjmiemy, to kluczem do opowieści o polskiej historii jest słowo niepodległość. Bardzo pięknie o tym mówił inny Rosjanin, też już niestety nieżyjący, Josif Brodski, też przyjaciel Polski, odbierając nagrodę doktorat honorowy Uniwersytetu Śląskiego, powiedział, że jeśli szuka definicji polskości, to ma to słowo w ustach, to słowo, które wykrzywia naszą twarz w takim grymasie niezgody, niepodległość, to nie na początku jest bardzo wyraźnie zaznaczone. Słowo independence, tłumacząc je na globalny język angielski, jest słowem czytelnym na całym świecie. Bądźmy niezależni, wzywajmy do niezależności od czego? Od Google'a, od Facebooka. Próbujmy zbuntować się przeciwko tej maszynie zniewolenia. To do części zbuntowanej może trafić. Części zbuntowanej młodzieży, ludzi w średnim wieku, w starszym wieku, którzy mają dość tego globalnego kłamstwa, tego globalnego aparatu poprawności politycznej, która coraz jawniej, powiedziałbym, hamuje wolność myśli. I tutaj powołanie się na tradycje polskie, właśnie niepodległości, burzenia imperialnych struktur, swoistej czarnej dziury, w której przepadały imperia, takie jak Imperium Rosyjskie, Imperium Habsburskie i Imperium nazywane II Rzeszą wtedy, a później III Rzesza i Związek Sowiecki także przepadły przecież w polskiej czarnej dziurze, a w każdym razie polska czarna dziura miała tutaj ta wola niepodległości istotny wkład w to, że te imperia się rozpadły. Taka opowieść jest ważna, że można rzucić swoje nie, wykrzywić w tym grymasie sprzeciwu swoją twarz i zbuntować się przeciwko systemowi ogólnego zniewolenia, który dziś przybiera inną oczywiście postać niż w czasach Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, ale zniewala myśl jeszcze lepiej niż w tamtych czasach. I jest drugie wyjście, to znaczy akceptujemy ten język ogólny, jaki istnieje i wtedy musimy chyba podczepić się, przepraszam za nieeleganckie określenie, do istniejącego pojęcia Holokaustu. Tak jak o tym mówił pan redaktor Gursztyn, Holokaust Polski w 30, czy też pan doktor Żebrowski, przepraszam, może pomyliłem, któryś z panów wspominał o Holokauście Polskim w 1937-1938 roku. No tutaj państwo polskie coś może zrobić. Zrobienie 10 filmów na ten temat, filmów fabularnych z udziałem aktorów hollywoodzkich, że tak powiem, spopularyzowanie tego tematu jest w zasięgu możliwości państwa polskiego, prawda? Po co? Po to, żeby pokazać, że owszem, był Holokaust, były inne formy, powiedziałbym, ludobójstwa. No, definicja Lemkina oczywiście nam tutaj bardzo służy, polskiego Żyda. Ludobójstwo, które nie może być zawężone tylko do zbrodni na narodzie żydowskim, ale dotyczy każdej zbrodni określonej kategorii, mającej na celu wyeliminowanie grupy etnicznej lub jej elity. Otóż możemy to pokazać na kilku przykładach działań przeciwko Polsce, skierowanych tę polską ofiarę, tylko myślę, że oczywiście napotkamy tutaj na opór, na sprzeciw. No, sam byłem świadkiem, powiedziałbym, szczególnego zjawiska na odbywającym się dopiero co 20. Zjeździe Historyków Polskich w Lublinie, zamykającej obrady tego szacownego gremium dyskusji. Wspomniałem właśnie o ludobójstwie Polaków w Związku Sowieckim. Wywołało to tak niesłychane oburzenie kolegów historyków, którzy brali razem ze mną udział w tym panelu, że nie wolno o tym mówić. Polacy nie byli wcale jakoś wyjątkowo traktowani. To było normalne traktowanie, nic nadzwyczajnego. Mało ich tam zginęło, nie warto o tym mówić. Coś w duchu epizodu, tylko może troszkę z innej pozycji niż pan doktor Zychowicz, czy pan redaktor Zychowicz, ale ta sama tendencja, no to był epizod no, w historii Związku Sowieckiego, co to jest te 150 tysięcy Polaków, a że był to co drugi mężczyzna akurat zabity, no bo takie były dokładnie proporcje tego ludobójstwa, to też nieważne.
Więc widać, że tu jest jakiś trudny punkt. Nie będzie łatwo przełamywać tej opowieści o globalnej ofierze, w której Polacy z roli sprawców, którą im się przypisuje, mieliby przejść do realnej roli ofiar. To będzie trudne, ale trzeba to robić. Uważam, że trzeba to robić, tylko nie sądzę, żeby dało się zmienić zupełnie język pojęciem, które my sami wprowadzimy. Raczej uprawiajmy dywersję na terenie już istniejącym. I może, żeby jeszcze tylko, albo zrezygnuję z kolejnej dygresji, bo pewnie będę tylko denerwował kolejnych panelistów, przedłużając swoją wypowiedź. 15 minut zostało niestety do końca tej części panelu, więc będę wdzięczny za dyscyplinę czasową. Pan profesor mówi o tym, że ciężko będzie naprawić ten wizerunek albo zmieniać ten wizerunek, a jednak czasem podejmowane są próby. Niedawno w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej mieliśmy taką akcję Instytutu Nowych Mediów i Polskiej Fundacji Narodowej, gdzie w europejskich gazetach wspomniano o tym, kogo zaatakowano 1 września i zwracam się do redaktora Lisickiego, jako też człowieka mediów. Jak można skutecznie opowiadać polską historię i jednocześnie automatycznie niemal walczyć z tym antypolonizmem głęboko zakorzenionym? Już odpowiadam, ale najpierw jeszcze dwie uwagi. Jedna główna uwaga do tego, co mówił najpierw doktor Żebrowski. Rzecz dotyczyła tego, że gdybyśmy zrobili badanie na Uniwersytecie Warszawskim, to 90% ludzi zapytanych, studentów, nie wiedziałoby, co to znaczy hekatomba. Być może tak jest, ale ja powiem tak, gdybyśmy w latach 60. zrobili ankietę na Uniwersytecie w Princeton i zapytali ich, co to znaczy Holokaust, nikt by nie wiedział. No, znaczy, skuteczność polityki państwa połączonej z działalnością medialną i ze świadomą wolą narodu, żeby coś pokazać jako ważną rzecz, polega na tym, że można zmienić na masową skalę mentalność człowieka. I gdybyśmy dzisiaj zrobili takie badanie na Uniwersytecie w Princeton, to 90% uczestników tego badania wiedziałoby, co to jest Holokaust, a w latach 60. by nie wiedziało. Dlaczego? Dlatego, bo i środowiska żydowskie, i polityka państwa Izraela sprawiły, że to się zmieniło. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że Polska nie jest Izraelem i że nie jesteśmy w stanie, nie dysponujemy ani takimi wpływami, ani takimi instrumentami, ani nie mamy takich możliwości i dlatego być może wprowadzenie do obiegu osobnego pojęcia opisującego zbrodnie na Polakach będzie trudniejsze, będzie trwało dłużej. Ale wydaje mi się, że gra jest warta świeczki. Dlaczego? Bo druga odpowiedź, którą zaproponował profesor Nowak, czyli no taka dywersja polegająca na podczepieniu się trochę, prawda, do tej globalnej opowieści. Ja przez pewien czas, szczerze mówiąc, no bo tymi sprawami też się długo zajmuję, też tak myślałem, to znaczy myślałem, że to jest, no jest przecież ta książka, o której tutaj żeśmy mówili, Polski Holokaust, Lukasa na przykład, prawda? Nie muszę mówić, co się z nim stało, jak tę książkę opublikował, okazało się, że nagle nagrodę, którą miał dostać, to jej nie dostanie, jak już ją dostał, to tak, że nikt o tej nagrodzie nie wiedział. O co chodzi? No pamiętajmy o jednej rzeczy. Holokaust, ja już o tym trochę mówiłem, zawiera w sobie, tam jest bardzo silny element ekskluzywizmu. Próbując, że tak powiem, dokonać tej operacji, żeby podłączyć w cudzysłowie polskie ofiary pod Holokaust, narażamy się natychmiast na bardzo, na frontalne starcie z kimś, kto ma nad nami gigantyczną przewagę, no bo tak to po prostu opisujemy to w kategoriach już teraz geopolitycznych czy politycznych, który co więcej nie tylko, że ma przewagę, ale którego cała działalność od lat 60. i 70. polegała na tym, żeby wtłoczyć ludziom do głów, że ta zbrodnia była czymś absolutnie unikatowym i czymś całkowicie nieporównywalnym. W związku z tym, mówię teraz w kategoriach czysto takich pragmatycznych czy realistycznych, co jest łatwiejsze? Czy próbować opowiedzieć tym ludziom, że słuchajcie, ten Holokaust to był szerszy, bo dotyczył też innych, czy powiedzieć im tak, owszem, uznajemy Holokaust jako tą kategorię zbrodni na Żydach, ale pamiętajcie też, że były jeszcze zbrodnie na kimś innym. Moim zdaniem łatwiejsze mimo wszystkich problemów jest to drugie rozwiązanie. No to jest oczywiście tak rozumuję i tak mi się wydaje, że to jest przynajmniej teza, którą można bronić.
Co można zrobić? No, na różnych poziomach różne rzeczy. Świetnym przykładem skutecznego działania jest na przykład polski ambasador w Szwajcarii, pan Jakub Kumo, który swoim własnym działaniem, polegającym na tym, że zrobił to, czego wiele osób nie robi, czyli przeczytał dokładnie fragment tekstu pana Grabowskiego i sprawdził w źródłach, na które ten się powołuje, wykazał, że rzekome odniesienie do tekstu, do wcześniejszej książki pana Szymona Datnera nie istnieje. To znaczy istnieje odniesienie, ale nie istnieje podstawa, w oparciu o którą pan Grabowski przedstawił tezę mówiącą o 200 tysiącach Żydów zabitych przez Polaków, tak? Bo kiedy się okazało, że sięgnięto do tego źródła, czyli do tego, co naprawdę pan Szymon Datner napisał, to okazało się, że niczego takiego tam nie ma, a wręcz przeciwnie, pojawia się tam twierdzenie, że te 100 tysięcy Żydów, które ocalało, ocalało dzięki polskiej pomocy. Czyli mamy dokładne zaprzeczenie tej tezy, która przecież robi obecnie cały czas światową karierę, jeśli mówię o tezie pana Grabowskiego. No ale czego to wymagało? No wymagało to tak naprawdę tak, jednego człowieka, nie widziałem, żeby tam pan Kumoch zatrudnił jakąś wielką, nie wiem, masę innych badaczy, człowieka, który poważnie traktuje swoją misję, misję ambasadora, który nie musi tego robić, bo mamy pewnie 150 ambasadorów na świecie i nie widziałem, żeby żaden inny się tak zajął, a zakładam, że podobne tezy czy poglądy są rozpowszechniane też gdzie indziej. Kogoś, kto ma w sobie taką wolę sprawdzenia, dotarcia do źródeł i potem jak już dotrze do tych źródeł, to jeszcze się nie poddaje, co jest bardzo ważne, czyli nie daje się zakrzyczeć. To znaczy, to nie jest tak, że nie obawia się wejść w starcie z uznanym światowym autorytetem, no bo w takiej kategorii występuje pan Grabowski, wykazać mu po prostu nie tylko, że się myli, ale też, że kieruje się złą wolą, bo rozpowszechnianie kłamstwa nie jest elementem braku wiedzy, tylko celowym działaniem przeciwko. I to jest pierwsza rzecz, której możemy się domagać od różnych innych przedstawicieli polskich, takich właśnie, jak mówię, wzorcem tutaj działania dla mnie jest pan Kumoch, który zresztą notabene chyba 3 tygodnie temu przez Neue Zürcher Zeitung został zaatakowany jako właśnie reprezentant polskiego, tam nie wiem, rewanżyzmu, czy polskiego nacjonalizmu, czy jeszcze tam czegoś innego. No został zaatakowany, to tylko dobrze, to znaczy, że wreszcie ktoś wykonuje poważnie swoją pracę. No tak po prostu jest świat urządzony, że bez wejścia w starcie nigdy nie osiągnie się swoich celów. No i rzecz, co jeszcze można robić? No trzeba za każdym razem reagować. Też chciałem przytoczyć jeszcze jedną historię, ale rzeczywiście już żeśmy się rozgadali, także oddaję głos Piotrowi Gruszczynu. To jak wspominamy ambasadorów, którzy są aktywni, to chyba naszego wspólnego kolegę Marka Magierowskiego dobrze byłoby wspomnieć, który w Izraelu działa w taki sposób, że go widać i chyba ma już pewne zauważalne, pozytywne efekty. Natomiast na pytanie pana Karola odpowiem tak. Znaczy, najpierw odpowiem anegdotą. Pani wiceminister Gawin założyła kilka lat temu bardzo pożyteczną już instytucję, mimo że młodą, Instytut Pileckiego, który robi podstawową, ale bardzo ważną rzecz, mianowicie wydaje źródła, znaczy publikuje je w internecie z tłumaczeniem na język angielski i pewne efekty pozytywne też są. No i z panią minister, bo tak się składa, że jest to moja koleżanka ze studiów, pozwolę sobie się pochwalić, rozmawialiśmy całkiem niedawno, co można jeszcze zrobić. No i zaczęliśmy wymieniać nazwiska historyków obcych, niemieckich, a głównie anglosaskich, którzy piszą jako takie sensowne rzeczy o Polsce i nagle doszliśmy do wniosku, że oni wszyscy mają polskie żony, a czasem polskich mężów i stwierdziliśmy, że po prostu historykom zagranicznym trzeba znajdować polskich partnerów do za mąż pójścia, czy też małżeństwa i wtedy oni zaczną dobrze pisać po polsku, a co więcej, i to już przestaje być anegdota, zaczynają się uczyć polskiego wtedy i po prostu to jest inne podejście do Polski. No ale wiadomo, to nie jest metoda. To jest anegdota. Więc prawdę powiedziawszy, co zrobić szybko, to ja nie wiem. Gdybym wiedział, to bym to patentował i bym zarabiał pieniądze. Tutaj panowie, pan profesor i Paweł wspomnieli o pewnym takim procesie, takiej pracy systemowej. No to no tak, tak, to bezwzględnie tak. I ja już zresztą bym tutaj pokusił się o pewną analizę. No, niepodległa Polska ze wszystkimi swoimi wadami, ale jest jednak krajem niepodległym i prowadzącym suwerenną, podmiotową politykę przy wszystkich zastrzeżeniach. Istnieje już prawie 30 lat. Pewne wnioski możemy wyciągać. I jeśli popatrzymy na te główne źródła naszych problemów, no to w Rosji mamy regres, jeśli chodzi o stosunek do Polski. I to nie jest polska wina, cokolwiek byśmy zrobili, no to rosyjska polityka państwowa za obecnego rosyjskiego prezydenta jest taka, a nie inna i tu prawdę powiedziawszy
tych 1000 atletów i 1000 kotletów niewiele pomoże. W Ameryce jest według mnie też regres innego rodzaju, ale właściwie no takie, nie wiem, status quo, złe status quo dla nas. Tam się niewiele dzieje pod tym względem. Jest to zaskakujące, bo te nasze relacje polityczne akurat są przyzwoite, niezależnie od tego, kto jest prezydentem tam, a kto rządzi tu. W Izraelu sytuacja jest moim zdaniem bardzo niejednoznaczna, bo jeśli chodzi o świat polityki, no to oczywiście tam były te głosy bardzo antypolskie minister edukacji, co ja bym jednak mimo wszystko pozwolę sobie, trochę zlekceważył, bo wpisał w pewien kampanijny charakter polityki izraelskiej, nietrwałego systemu partyjnego, partyjno-parlamentarnego i tak dalej. Natomiast ze światem polityki widać, że tam można się jednak dogadać. Tam, ale tam jest inna zła. Tu sobie zaprzeczę temu, co mówiłem o tych liderach syjonistycznych, którzy przeszli przez polską szkołę i znali polską kulturę, w związku z tym mieli lepsze podejście do Polski niż diaspora amerykańska. To niestety nie dotyczy już tych wszystkich młodych Izraelczyków, którzy się wychowali przez te kilkadziesiąt lat. No, jak ktoś się urodził w roku, powiedzmy, nie wiem, 89, no to już ma 30 lat. Jego jedyny kontakt z Polską to jest nieprzyjemna wycieczka do Auschwitz, organizowana w ten, a nie inny sposób. Jakoś to trzeba przełamać i to, prawdę powiedziawszy, Izraelczycy tego nie zrobią, my musimy tutaj jakoś wystąpić. Natomiast, to tu pewnie pan profesor musiał, zaraz mnie skrzyczy, wydaje mi się, że najciekawsza sytuacja rysuje się teraz w Niemczech, bo tam co jakiś czas, ja nie twierdzę, że tych ludzi jest dużo, ale jest na pewno ich więcej niż na przykład w Ameryce i znacząco więcej i też więcej niż w Izraelu. Chociaż też tam są osoby z pewną refleksją na temat Polski, które się zaczynają zastanawiać, a może jednak ci Polacy coś tam mają, trochę tej racji mają. W Niemczech takie głosy można od czasu do czasu spotkać, co jest jednak dość łatwo wytłumaczyć bliskim sąsiedztwem, wewnętrznymi kłopotami Niemiec, tym, że te polnisze Wirtschaft, bo to właściwie to nie jest takie polnisze Wirtschaft, tylko że to zaczyna działać. Rzeczywiście jakiś promil, a może procent już ludzi tam zaczyna sobie zadawać pytania na temat Polski i tak w dobrym dla nas kierunku. Sytuacja na Ukrainie jest niejednoznaczna, choć prawdę powiedziawszy, my tu występujemy troszeczkę z pozycji siły, więc my możemy więcej tutaj sobie, dużo więcej wygrać. I natomiast i tutaj sumując, przy wszystkich tych moich zastrzeżeniach, przy odróżnieniu systemowej polonofobii od typowo etnicznego napięcia i wrogości, natomiast zaczęło się to dobrze układać na Litwie. To jest poziom polityczny, ale też poziom międzyludzki. Po prostu nagle, sam pamiętam swoją wizytę w roku 1988 w Wilnie, byłem wtedy, miałem wtedy 18 lat, więc już dobrze pamiętałem i dobrze rozumiałem, kiedy pani gospodyni, u której mieszkaliśmy, rdzenna Litwinka, to był już czas odzyskiwania wolności przez Polskę, i przez Litwę było wiadomo, że tak wszyscy uważaliśmy i mieliśmy nadzieję, że Związek Sowiecki upadnie. I ta miła, inteligentna pani powiedziała, no ale potem wy Polacy do nas przyjedziecie tutaj czołgami, zabierzecie nam Wilno. No i my przez te 30 lat tymi czołgami tam nie przyjechaliśmy, więc tam też nastąpiła jakaś pozytywna dla nas refleksja. No ale co do recepty, no to nie przedstawiłem państwu. No, gdyby ktoś był taki mądry, to pewnie już by to załatwił. Może być o to ciężko. Ostatnie 5 minut dla redaktora Żebrowskiego. Co możemy zrobić, aby było lepiej? Skoro nie możemy zrobić wszystkiego, a nie możemy, bo nie mamy armat, czyli nie mamy do tego odpowiednich środków, nawet kadr, to trzeba znaleźć to miejsce, gdzie jest największe zło i najszybciej się rozprzestrzenia. To jest w tej chwili Wikipedia. Instytucja, która ma 18 lat, wchodzi w okres dorosłości, ale która w znacznym stopniu wyrugowała, a w niedługiej przyszłości całkowicie wyryguje słowo pisane, publikacje książkowe, słowniki, encyklopedie, monografie i tak dalej. I w tej chwili jest tak, że i kadra naukowa, studenci, nauczyciele, politycy, uczniowie w szkołach, ale także zwykli korzystacze, ci, którzy muszą czegoś się dowiedzieć, otwierają w internecie hasło, które wpisują, znajdują Wikipedię i tam mają właściwie całą wykładnię. Jest to całkowicie bezkrytyczne, dlatego że publikacja naukowa czy popularno-naukowa miała jednak pewne rygory. Słowo pisane było kontrolowane. W Wikipedii takiej kontroli nie ma. Takim przysłowiowym przykładem tego, co można zrobić, jest przeinaczanie masowe w ostatnich latach haseł, które na przykład powoduje, że Chaim Runkowski, szef Judenratu Łódzkiego, człowiek o ohydnym obliczu moralnym, jest tam przedstawiany jako polski przedsiębiorca w anglojęzycznej wersji Wikipedii. I teraz odbiorca w Afryce, w Australii, w dalekiej Azji, gdziekolwiek indziej na świecie, jeśli się kiedykolwiek z tym spotka, to będzie miał taką informację. Czyli kto to robił,
między innymi polscy przedsiębiorcy. Oni stali na czele. Całkowite kasowanie haseł z Wikipedii, które są dla nas korzystne. Tu takim znowu sztandarowym przykładem jest dla mnie hasło dotyczące już nieżyjącej świętej pamięci pani dr Anny Poraj-Wybranowskiej, która sama na własną rękę zbierała dokumenty, informacje, relacje żydowskie, świadectwa pomocy udzielanej podczas II wojny przez Polaków. Zebrała tego naprawdę więcej niż wszystkie instytucje w Polsce razem wzięte. Przez jakiś czas figurowała w Wikipedii, a później zaczęła być notorycznie wyrzucana. Ci, którzy tę postać przywracali, zamieszczali hasło Wikipedii, spotykali się z tym, że to hasło natychmiast było zrzucane z wyjaśnieniem, że to jest osoba nieistotna, działalność nieznaczna, nie zasługuje na to, żeby być w Wikipedii. Czyli wszystko inne zasługuje, a tego typu rzeczy nie. Na tym się powinno w tej chwili skupić państwo polskie i przede wszystkim szkoła. Nie może być tak, że nauczyciel polski w polskiej szkole zadaje dzieciom na różnym stopniu rozwoju, czy to jest szkoła podstawowa, czy szkoła średnia, zadaje na podstawie Wikipedii wypracowania, wiedzę, odpowiedzi z tego zakresu, a później są tego typu reakcje. No panie, pan tu takie rzeczy mówi, a ja tu w internecie widziałem. A gdzie? No mi w Wikipedii jest. Zupełnie inaczej niż pan mówi. To jest święte dla tych ludzi. Dlaczego? To jest wzmacniane przez szkołę, wzmacniane przez polityków. To jest posługiwanie się także hasłami wikipedycznymi, w dodatku tymi najgorszymi z możliwych, przez ludzi, którzy mają tytuły i stopnie naukowe, którzy w swoich pracach naukowych takie rzeczy zamieszczają całkowicie bezkrytycznie, bo takie znaleźli. I to nie wymaga wielkich nakładów, wielkich sił, ale coś z tym wszystkim trzeba zrobić. Inne strony tego konfliktu emocjonalnego, konfliktu także politycznego, angażują się w to i mają osiągnięcia. To są całe zespoły ludzi, którzy siedzą, kontrolują internet, przeglądają, aha, tu dopiszemy, tu wyrzucimy, tu skasujemy całkiem. I trzymają to w ręku, a my stajemy się w ten sposób bezradni. Dlaczego? Bo nie robimy nic. Indywidualne działania w tym zakresie nie przynoszą drugiej stronie żadnej szkody i nie naprawią tych szkód, które ta druga strona wyrządziła. To musi być na wielką skalę zorganizowane. Jeśli mamy Polonię na świecie, wykształconą, Polonię mądrą, ja nie mówię o milionach ludzi, ale te dziesiątki tysięcy w Stanach Zjednoczonych, które można byłoby uruchomić także w tym zakresie. Zrób raz w tygodniu coś pożytecznego. Zajrzyj, przeczytaj, skonfrontuj i napraw. I poleć to innym, żeby to samo robili. Zacznie być jakiś odzew. Ale my nawet tego nie robimy, nawet z tego nie korzystamy. Dlatego są tak mierne efekty i takie konsekwencje. W polskiej szkole w tej chwili jest dramat. Nauczanie na poziomie podstawowym, nauczanie na poziomie szkoły średniej, w zakresie tym dla nas tu, jak my o tym mówimy, najważniejszym historii, jest po prostu dramatyczne. To się wierzyć nie chce, że to się dzieje tu i teraz. Podręczniki, które my akceptujemy, podręczniki, które mają dzieci nasze, naszych znajomych, naszych członków rodzin, są całkowicie do wyrzucenia, do napisania od nowa. Dlaczego? Że dobre zmiany mogą przychodzić, odchodzić, mogą się ekipy zmieniać, minister, wiceministrowie, a rządzi i tak ten stary, dawny aparat. Rządzą kuratoria, rządzą na poziomie ministerstwa ludzie, którzy 30 lat temu też tam byli i 35 lat temu też tam byli i są już pewnych rzeczy nauczeni. I oni pilnują. No tak, władza się zmieni, ale ja będę robił swoje, bo wrócą tamci, których teraz nie ma, to oni mnie za to rozliczą. To ja wolę się trzymać tego, co robiłem. I bardzo dobrze na tym wychodzą. Dlatego, że tych gruntownych zmian od podstaw, od gruntu nie ma. I tu stawiamy kropkę. Czas nam się niestety skończył, ale dyskusja, jak sami państwo słyszą, bardzo ciekawa. Ja dziękuję za dyskusję moim panelistom, moim gościom. Profesor Andrzej Nowak, Uniwersytet Jagielloński, historyk. Redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Redaktor Piotr Gursztyn, Telewizja Polska i do Rzeczy. I pan redaktor Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Pytań więcej niż odpowiedzi, ale myślę, że jedno możemy wziąć do serca, to co powiedział pan redaktor Żebrowski na koniec. Zmianę możemy zacząć od siebie. Ja państwa teraz zapraszam na krótką przerwę i zaraz będzie następny panel.